Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Welkan, czyli Artur Niemiec i zapraszam do pierwszego odcinka z serii Kurs HTML5. Dla ludzi, którzy nie mieli nigdy styczności z HTML-em, być może nawet w ogóle z programowaniem, HTML5 jest to kolejna odsłona języka HTML, który służy do projektowania prostych stron www. Mówię prostych, ponieważ obecne serwisy internetowe, które na co dzień korzystamy, takie jak Google, Gmail i tak dalej, one są zbudowane tylko w języku HTML. Do tego dochodzi jeszcze wygląd, czyli CSS, prawda? Backend, czyli tam pewnie jest język PHP, Ruby on Rails, Node. To jest jakby zestaw wszystkich komponentów, które budują jedną całość, taki jeden mechanizm, z którego korzystamy. My będziemy się zajmować stricte językiem HTML, przynajmniej w tym kursie. Jeżeli nie wiesz, jak działają strony www, serwisy www, tak od A do Z, zostało to wszystko podzielone na takie jakby dwa elementy, frontend i backend. Czym one się różnią? Frontend od angielskiego front, czyli to, co jest na wierzchu, to jest wszystko to, co widzimy w przeglądarce, czyli wygląd, różnego rodzaju ramki, tabele, obrazki, łącza i tak dalej. Na frontend więc składa się język HTML, bo to będzie to, co widzimy w przeglądarce, język JavaScript, CSS i tak dalej. Natomiast backend, to co się dzieje gdzieś tam z tyłu, ta cała logika, no to już się składają rzeczy, które siedzą po stronie serwera, czyli język PHP, jakiś tam Ruby, Node i tak dalej. Okay? A więc tutaj w tym kursie my się skupimy na frontendzie, czyli języku HTML. No dobrze, co należy zrobić, aby tworzyć strony w języku HTML? Będą Ci potrzebne dwa elementy. Pierwsza to jakiś edytor tekstowy. Na siłę możesz pisać nawet w notatniku, natomiast no, nie bądźmy masochistami, prawda? Ja osobiście polecam taki fajny edytor jak Notepad++. Jest to o tyle fajny edytor, ponieważ on posiada kolorowanie składni. No dobrze, ja tutaj sobie od razu zapiszę jakiś przykład. Tak, to mi się zepsuło. Napisz jako 01HTML. Na tym pliku będziemy sobie dzisiaj bazować. To jest jedna rzecz, która Ci będzie potrzebna, a druga rzecz to oczywiście jest przeglądarka internetowa, abyś mógł oglądać efekty swojej pracy. Ja używam Firefoxa i Chroma, ale domyślną przeglądarką u mnie jest Firefox. No dobrze, żeby nie przedłużać. Język HTML składa się z tak zwanych tagów. Co to są te tagi? Są to takie słowa kluczowe, które przeglądarka interpretuje w z góry ustalony sposób. Czyli jest jakiś standard HTML i abyś mógł przeglądać stronę www, przeglądarka musi wiedzieć w kodzie, jaki tag co oznacza. To my zaczniemy sobie od tagów HTML. Tagi pisujemy w takich nawiasach kątowych. Otwarcie nawiasu, nazwa tagu, zamknięcie. To jest tak zwany tag otwierający. Tag zamykający najczęściej jest taki sam, tylko że z ukośnikiem. O. I to, co jest pomiędzy tymi tagami HTML, tutaj, to wszystko jest zawartość strony www. I teraz tak. Strona www, kod strony www, możemy podzielić na takie dwa główne elementy. Jest to element head i element body. Z angielskiego head to jest głowa i body to jest ciało. I teraz o co w tym chodzi? To, co jest w headzie, czyli w głowie strony, jest to najczęściej coś, czego nie widać na stronie, ale są to informacje, które są przekazywane przeglądarce. Najczęściej są to słowa kluczowe, keywords i różnego rodzaju informacje na temat autora strony, na temat opisu strony itd.
Jedynym chyba wyjątkiem, który przychodzi mi teraz do głowy, bo mówię, że w sekcji head niczego nie widać, to jest tytuł strony, który możesz zobaczyć, prawda? Jeżeli zapiszesz sobie w headzie tytuł strony, to on faktycznie będzie widoczny na stronie. A w sekcji body mamy takie elementy, które widać na stronie. Czyli to jest najczęściej jakaś grafika, jakiś link, jakiś tekst. Okay? Dobrze, jeżeli sobie zapiszemy to i odpalimy przeglądarkę, to wówczas mamy to, co żeśmy zrobili, czyli nic. Aby przejść do widoku źródłowego strony, przynajmniej w przypadku Firefoxa, kliknij sobie prawym gdzieś na element strony i pokaż źródło strony. Widzisz? To jest to, co napisaliśmy. Ten nasz kod. I teraz tak, spróbujmy coś dodać na stronie. W tym kursie, w serii kursów, najpierw skupimy się na elemencie head, a więc zacznijmy od elementu head. Na przykład tytuł strony. O, może nie jest dłużej. Znak otwierający i tak zamykający. Przykładowy tytuł strony. Zapisz i odświeżmy stronę F5. Widzisz? Zmieniło się coś. Jest widoczny tytuł strony i w źródle też to powinno być widoczne. Super. Gratulacje. Twoja pierwsza strona www działa. Generalnie tak na tym polega pisanie strony, czyli operowanie tak zwanymi tagami. Tagi są też zamiennie nazywane znacznikami. Ok? Co jeszcze? Strona, ale to może już pójdę się w czasie, ale teraz Ci powiem od razu, że strony www.html ignorują tak zwane białe spacje. Czyli jeżeli będziemy pisać kod i będziemy przechodzić do nowego wiersza, przykładowo sobie zapiszemy i w nowym wierszu napiszemy coś jeszcze, wówczas ten skok, ten jakby enter zostaje przez przeglądarkę pominięty. Zobaczmy sobie to. Widzisz? Jest wszystko napisane jednym ciągiem. O tym, dlaczego tak się dzieje, jak sobie z tym poradzić, to będzie w następnych kursach. To tyle, jeżeli chodzi o wprowadzenie. Dzięki za Twoją uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć.